Dzisiaj porozmawiamy o pośrednikach działających we własnym imieniu, ale na cudzy rachunek. Przypominam, iż podział prawny pośredników określa stopień ryzyka handlowego oraz odpowiedzialności stron. Pośrednikami działającymi we własnym imieniu, ale na cudzy rachunek są komisant, konsygnator i makler-broker. Komisant musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą, jest więc podmiotem gospodarczym, który przyjmuje zlecenie sprzedaży, może to też być zlecenie kupna. Ponieważ wykład dotyczy przedstawicieli handlowych działających w eksporcie, będziemy mówili o komisie sprzedaży, gdy komisant z kraju eksportu otrzymuje nasze towary do sprzedaży. Drugą stroną transakcji komisowej jest komitent. Jest to przedsiębiorca, właściciel produktów, który powierzył swój towar, tak zwane rzeczy umowne, do sprzedaży na rachunek dającego zlecenie. Umowa komisu kojarzy się w powszechnym rozumieniu z działalnością punktów handlowych, które pośredniczą przy sprzedaży używanych samochodów, telefonów komórkowych, odzieży czy sprzętu narciarskiego. W praktyce obrotu gospodarczego ma ona jednak znacznie szersze zastosowanie. Sprzedaż komisowa to nie tylko małe punkty sprzedaży, ale również umowy komisowe zawierane pomiędzy dostawcą a odbiorcą zagranicznym. Ponieważ prawo europejskie zapewnia swobodę umów, umowę sprzedaży komisowej można zawrzeć z każdym odbiorcą, w tym nawet z hurtownikiem czy dystrybutorem. Najlepszym przykładem może być sprzedaż do sieci handlowych, gdzie bardzo wiele umów jest zawieranych na zasadzie komisowej, czyli sieć ma prawo zwrotu towarów, jeśli nie zostaną one sprzedane. Taka praktyka działania sieci handlowych jest stosowana zwłaszcza w branżach mocno rozproszonych, które nie mają silnego lobby i nie są w stanie wspólnie przeciwstawić się umowie z sieciami. Sieci wykorzystują swój monopol, na przykład na rynku artykułów rolno-spożywczych. Właśnie w tej branży Komisja Europejska powołała unijny komitet wysokiego szczebla, w którego pracę zaangażowanych jest 4 komisarzy UE i 8 unijnych ministrów rolnictwa, aby znaleźć rozwiązania, które zapobiegą takiemu podejściu sieci do sprzedaży. Nie zamierzam jednak odwodzić nikogo od zawierania umów komisowych, ponieważ w wielu przypadkach jest to jedyny opłacalny wariant. Zatrzymajmy się na chwilę na umowie komisowej. Umowa komisu w prawie polskim została uregulowana w kodeksie cywilnym. Zgodnie z artykułem 765 przez umowę komisu przyjmujący zlecenie komisant zobowiązuje się za wynagrodzeniem, czyli prowizją, w okresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie komitenta, lecz w imieniu własnym. W związku z tym w umowie komisu występują dwie strony, dający zlecenie komitent i przyjmujący zlecenie komisant. W przypadku komisu sprzedaży komitent, czyli w naszym wypadku eksporter, jest właścicielem towaru oddanego w komis aż do momentu jego sprzedaży przez komisanta pośrednika. Bardzo istotne jest, że komisant nie jest sprzedawcą w rozumieniu prawa cywilnego, a zatem nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne towaru. Komisant odpowiada tylko za takie wady, które biorąc towar w komis widzi gołym okiem. Kiedy w eksporcie korzysta się z umów komisowych? Podam przykład. Litewska firma wyprodukowała w Chinach części samochodowe, ale źle rozpoznała potrzeby własnego rynku i nie mogła sprzedać tych części od ponad roku. Straty spowodowane magazynowaniem towaru i zamrożeniem kapitału rosły. Firma zwróciła się do swojego dystrybutora w Rosji z prośbą o pomoc w sprzedaży. Podpisano umowę komisową, przekazano części na magazyn komisanta do Rosji, który po ustalonej minimalnej cenie podjął się sprzedaży. W ciągu kilku miesięcy komitent, czyli firma z Litwy, otrzymał zapłatę za towar. Kwestię opłacalności umowy komisowej zawartej w tym przypadku łatwo wyliczyć. Czasami warto rozważyć oddanie w komis zalegającego magazyn towaru, ale należy zawsze starannie dobrać komisanta, czyli tego, który podejmie się sprzedaży komisowej. Ale czy tylko zalegające towary sprzedaje się na zasadzie umów komisowych?
Najczęściej komisy znajdziemy w branży samochodów używanych. Wiele firm w Polsce działa na zasadzie komisu z zagranicznymi dostawcami samochodów używanych. Poprzez komisy sprzedaje się biżuterię, dzieła sztuki i antyki. I to są główni użytkownicy umów komisowych. Uogólniając, można stwierdzić, że umowy komisowe stosuje się do towaru, którego zbyt jest trudny do przewidzenia. Płatność komisowa w eksporcie działa podobnie do komisu wewnątrzkrajowego. Towary wysyłane są dystrybutorowi, komisantowi, sprzedającemu je w imię eksportera. Ten zachowuje prawo własności do towarów, dopóki nie zostaną sprzedane i wtedy otrzymuje zapłatę. To eksporter ponosi ryzyko i ma małą kontrolę nad towarami. Ponadto może długo czekać na zapłatę, warto więc rozważyć ubezpieczenie od ryzyka przy umowie komisowej. Kontrakt powinien wyszczególniać, kto jest odpowiedzialny za ubezpieczenie od ryzyka pokrywające towar, dopóki nie zostanie on sprzedany, a płatność otrzymana. W praktyce umowa komisowa może być częścią ogniwa dystrybucji, a model dystrybucji za granicę może zawierać umowę komisową z polskim dostawcą naszego towaru. Taki model funkcjonuje w firmach, które działają jak centrale handlu zagranicznego. Kolejnym pośrednikiem działającym we własnym imieniu na cudzy rachunek jest konsygnator. Pod pojęciem magazynu konsygnacyjnego, jak też również magazynu call of stock, rozumie się generalnie skład towarów, które zostały przekazane przez dostawcę swemu odbiorcy, względnie kilku odbiorcom, którzy następnie wykorzystują je zgodnie z potrzebami prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. Kim jest konsygnator? Jest to pośrednik, który działa we własnym imieniu na cudzy rachunek. Podobnie jak kupiec komisowy, a jak agent i komisant, ponosi ograniczone ryzyko finansowe. Konsygnator prowadzi skład konsygnacyjny, na którym przechowuje towar do sprzedaży. Towar należy do konsygnatoriusza, czyli producenta lub dostawcy. Większość firm, powołując się na skład konsygnacyjny, rozumie pod tym terminem magazyn na terenie obcego państwa, gdzie składuje się towary z powodu na przykład oszczędności w kosztach magazynowania, bądź też ze względu na skrócenie czasu dostawy. Towary te przeznaczone są do dalszej dystrybucji. Na składzie konsygnacyjnym towary nie muszą mieć wyznaczonego przyszłego właściciela. Funkcjonuje też inna nazwa w określeniu składów konsygnacyjnych, nazwa call-off. Jest to zwykle skład, nawet na terenie innego przedsiębiorstwa, gdzie mamy swój towar przeznaczony na potrzeby owego przedsiębiorstwa, będący naszą własnością do momentu zużycia. Magazyn call-off różni się od składu konsygnacyjnego tym, że odbiorca jest z góry znany i magazyn jest prowadzony przez jego finalnego odbiorcę. Często stosowany jest w branży samochodowej i w innych branżach przemysłowych przez dużych producentów. To rozróżnienie na magazyn konsygnacyjny lub magazyn call-off ma znaczenie od strony procedur podatkowych na potrzeby podatku VAT na terenie Unii Europejskiej. Sprzedaż przez składy konsygnacyjne za granicę staje się coraz bardziej popularna. Składy otwierają producenci, którzy mają zawarte w umowie klauzule o stałej dostępności do towaru przez odbiorcę i pracują z firmami na zasadzie just in time. Dzięki temu nabywca towarów może minimalizować ponoszone przez siebie koszty magazynowania surowców i półfabrykatów, a w ten sposób zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Zapewnienie ciągłości produkcji przy jednoczesnym funkcjonowaniu w logice just in time jest jednak możliwe jedynie wówczas, gdy koszty związane z utrzymaniem odpowiedniej ilości zapasów przejmie na siebie ich dostawca. Dlatego też, szczególnie w branży samochodowej, gdzie zalety tej logiki zostały zauważone najwcześniej, powszechne jest tworzenie magazynów konsygnacyjnych typu call-off, z których towary są co do zasady pobierane przez jeden, znany w momencie dostawy towarów do magazynu podmiot.
lub tworzone są składy konsygnacyjne, z których towary mogą być dostarczane do szeregu odbiorców, nie zawsze identyfikowanych już w momencie wprowadzenia towarów do magazynu. Składy konsygnacyjne powstają najczęściej bezpośrednio na terenie fabryk lub w ich pobliżu. W momencie wprowadzenia towaru do takich magazynów, nawet gdy są one zlokalizowane na terenie zakładu, przedmiotowe towary pozostają własnością dostawcy. Jest to dość tani sposób utrzymania elastyczności dostaw i gwarantujący natychmiastową realizację zamówień. Przypominam, koszty magazynowania musi ponosić dostawca. On jest właścicielem towaru do momentu wydania go z magazynu. W obecnej dobie dystrybucja i logistyka dostaw stanowią bardzo ważny element konkurencyjności. Przechowywanie przez dostawcę eksportera towarów na składzie konsygnacyjnym jest przejęciem przez niego kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, co może stanowić ważny czynnik negocjacji umów z odbiorcą końcowym towaru. Wiele przedsiębiorstw międzynarodowych posiada składy konsygnacyjne, z których wydają swoje towary jednemu lub kilku nabywcom. Praktycznym rozwiązaniem w eksporcie dla przedsiębiorców z sektora MSP mogłoby być otwieranie wspólnego składu konsygnacyjnego w branży dla niekonkurujących produktów, co obniżyłoby znacznie koszty magazynowania towarów na rynku zagranicznym. Podsumowując informacje o pośredniku konsygnatorze, należy zapamiętać, iż umowa konsygnacyjna to umowa składu powiązana z umową komisu. Konsygnator działa na cudzy rachunek i we własnym imieniu, ponosi więc ograniczone ryzyko finansowe, nie jest właścicielem towaru. Makler handlowy jest kupcem, który pośredniczy w zawieraniu w cudzym imieniu i na cudzy rachunek transakcji towarowych na giełdach, aukcjach pieniężnych, frachtowych lub ubezpieczeniowych. Makler posiada wiedzę umożliwiającą składanie zleceń na giełdach towarowych zgodnie z regułami ich działania lub na efektywne wykonanie transakcji, która nie jest giełdowa. W praktyce maklera jako pośrednika w eksporcie wykorzystuje się w przypadku sprzedaży swoich towarów przez giełdy towarowe. W handlu międzynarodowym rola giełd towarowych wyraża się zwłaszcza w organizacji i ułatwianiu kontaktów handlowych krajom o różnych systemach gospodarczych. Giełdy są ponadto uważane za ważne narzędzie kształtowania koniunktury. Makler wykonuje zlecenie każdego, kto się do niego zgłosi. Nie ma stałego stosunku umownego pomiędzy stronami, czyli nie jest to umowa długoterminowa, tak jak na przykład umowa agencyjna. Umowa z maklerem może dotyczyć jednorazowej transakcji. Wynagrodzeniem maklera jest zawsze prowizja maklerska, zazwyczaj płacona przez partnerów handlowych po połowie, czyli przez sprzedającego i kupującego towar. Makler ma obowiązek strzeżenia interesów obu stron i odpowiedzialność wobec nich za ewentualne szkody, które wynikają tylko i wyłącznie z jego winy, co oznacza, że w przeciwieństwie do agenta handlowego nie zawsze makler może działać tylko w naszym interesie. Transport towarów w przypadku eksportu ma duże znaczenie dla ceny eksportowej, dlatego warto, zwłaszcza w sprzedaży na odległe, pozaeuropejskie rynki, gdy w grę wchodzi transport morski, korzystać z pośrednika maklera frachtowego. Makler frachtowy jest to osoba lub firma działająca jako pośrednik pomiędzy eksporterem, w nomenklaturze transportowej zwanym załadowcą, a przewoźnikiem. Makler działa wówczas jako agent sprzedaży, czyli pośrednik handlowy przewoźnika i jednocześnie jako menadżer do spraw transportu u załadowcy. Istnieją dwa typy maklerów frachtowych, licencjonowani i nielicencjonowani. Licencje wydaje Międzynarodowa Komisja do Spraw Handlu. Podsumowując rolę maklera jako pośrednika w handlu międzynarodowym, chciałabym zaznaczyć, iż w przypadku firm z sektora MSP korzystanie z maklera jest bardzo rzadkie, głównie ze względu na skalę ilościową i wartościową eksportu. Aby sprzedawać towary na giełdach międzynarodowych, należy spełniać wiele wymogów gwarantujących dostawę po określonej cenie, określonej ilości towaru, gwarantowanej jakości.
Natomiast rolę taką przejmują niekiedy stowarzyszenia producentów, na przykład w przypadku producentów rolnych, i te stowarzyszenia mogą starać się uczestniczyć w mniejszych regionalnych giełdach towarowych za granicą. Warto zapamiętać z dzisiejszego odcinka, iż zawsze powinniśmy szukać optymalnych rozwiązań. Możemy oddać towar w komis lub ponosić koszty zalegającego magazynu. Możemy przejąć koszty magazynowania towaru za granicą, zwiększając konkurencyjność dystrybucji. Wiedza na temat omówionych rodzajów pośrednictwa handlowego może przełożyć się na optymalizację rozwiązań eksportowych. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka.